Ciekawa jestem, co to jest tam w środku, muszę to sprawdzić. No poszedłeś ty, cały czas mi to robisz, kochanie. To ja idę. A jest tu jakiś znak? Czy to jest znak, że nie wolno w Albanii? Co oznacza trupia czarna taka z kośćmi? Nie wiem. Nie wiem. Ale jak tu jest chłodno. Może wejście w jakąś bunkrę albo coś. Wiesz, że w takie miejsca się... O, jaka świetna akustyka. Jak za tym zakrętem nic nie ma, to tam dalej nie idziemy. O kurwa, to jest... Tam jest światło. Ale wiesz, że to jak zobaczysz długi tunel, to nie jest tyle światła. Jesteśmy w porąbach. Strasznie. W obcym kraju weszliśmy w jakiś... Tunel. Tunel. Jak zgaśnie światło... Kurwa. To jest za nami idzie. Kto? Słyszysz? Ej, tam chyba auto jedzie. Chyba nad nami. Jezus Maria. Się zestram zaraz. Oby się nie rozdzielał. Zawsze w prawo. Bo jak się wraca, to jest zawsze w lewo. Trochę jestem przerażona. Weszliśmy do obcego tunelu. Nie wiadomo, czy to się w ogóle trzyma. O, I've been locked inside your heart. Stupid box your... Nie wiem. A może to jest ten napis, którego nie wolno czytać? Zamurowany. Został zamurowany? Tak. I napisał to? Świetnie! A ludzie tu przechodzą normalnie. Okej, przestałam się strać. O ja, nowy świat. Wow! Idziemy tam! Wow! To jest tak górzysty kraj. I oni tutaj budują na takich skarpach, no nie kochanie? I tu jest ten zamek. Przeszliśmy pod zamkiem po prostu. Moglibyśmy zostać przewodnikami Albanii, bo pani powiedziała, że musimy 5 km na nogach iść, a myśmy przeszli jakimś dziwnym tunelem. Jesteśmy praktycznie na zamku, patrzcie. Szukamy naszej wycieczki. Pytaliśmy się, gdzie tu jest jakiś Skenduli House. Dom Skenduli. No. Także szukamy. W ogóle byliśmy się schłodzić w takim sklepie. Tu jest całkowicie inna mentalność. Tutaj ludzie kochają dzieci. Tak? Mikuń? O, lepiej, prawda? Dostałam swoje krzesełko dla mnie też. I właśnie dostałam od pani brzoskwinkę, nektarynkę. Zdarza się nawet coś takiego, że idąc po ulicy, ktoś nas zaczepia i Mikołaja całuje po stópkach. No. Także jeżeli będziecie tutaj z małym dzieckiem, to żeby was to nie zdziwiło, oni po prostu kochają małe dzieci. I na przykład teraz dostał brzoskwinie, po prostu. Tak, byliśmy kupić wodę. No. I pani przyniosła mu brzoskwinie, tylko zapytała, czy ma zęby, żeby już mógł sobie gryźć, no i właśnie... Zjadł, tylko tą skórkę to nie wiem. Tak. Zjadł już skórkę? Zjadł, ale to zawsze mu daje brzoskwinie ze skórką. O. No więc to jest przemiłe, dla nas super. W ogóle jak się Mikołaj gdzieś bawi czy coś, to też ludzie podchodzą. Ostatnio dostał cukierki od pana w hotelu. Wiecie, ja wiem, że to jest u nas... niedopuszczalne, no nie? Nie bierze się słodyczy od obcych i tak dalej. Natomiast tutaj jest zupełnie inna mentalność pod tym względem. Ludzie też w inny sposób ze sobą rozmawiają. Mają taki dużą ekspresję, o, że tak powiem. Natomiast do dzieci zawsze jest i tak słodko, także bardzo miło. Nam akurat ta energia, która tutaj jest, bardzo przypadła do gustu. Tak, ja się tu czuję bardzo dobrze. Tylko nie wiem, na godzinę nas widać, bo bardzo się ekran czepie, ale mam nadzieję, że coś z tego będzie. No nie mam, akurat w tym kadrze nie mam statywu, więc nagrywam z ręki i trochę na mnie potrzepocze. Ale wczoraj właśnie rozmawialiśmy z Krzysiem, że to jest kraj, w którym naprawdę bardzo dobrze się czujemy i czujemy się bezpiecznie. I powiedziałabym nawet, że bezpieczniej niż w Polsce, na przykład idąc wieczorem. Aha. Pomimo tego, że jest tu okropny chaos, no nie? To i tak jest tutaj po prostu jakoś tak inaczej. Przyjemniej, nie mogę powiedzieć, że spokojniej, bo tu się wieczorami mega dużo dzieje. Z każdej strony trąbią samochody, no cuda na kiju. I tak mam wrażenie, że ale tutaj jakoś czuję się uważają dobrze na ciebie, to też jest tak inaczej. Chyba, że zaraz nas ktoś potrąci, ale no, do tej pory uważali. Tak. Tutaj samochody, nawet idąc z dzieckiem ulicą, bo czasami chodniki są totalnie nieprzystosowane. I jak idziemy z wózkiem, to czasami musimy zjechać na ulicę, żeby po prostu gdzieś przejść. Auta zwalniają do zera, zatrzymują się, pieszy ma pierwszeństwo, szczególnie dziecko. Wiadomo, że trzeba uważać, natomiast tutaj jest, pomimo tego, że oni jeżdżą szaleńczo i wydaje się na pierwszy rzut oka, że totalnie dziwacznie, bezpiecznie potrafią się zablokować między ulicami czy na rondzie. Natomiast i tak uważam, że jeżeli chodzi o pieszych, to bardzo jest uważane, zawsze jest pieszy puszczany, tylko trzeba się tego też nauczyć, spokojnie wchodzić i tak dalej, i to jest mega super. Skenduli House. Jesteśmy w house. Skenduli, napiszę. Ale to jest 1700 tego roku zachowany najlepiej dom, jak tu mieszkali. To chodźmy zobaczyć, co jest tutaj. I co tam masz? Lochy. A to się trzyma na takiej kolumnie. Nie wiem, co tu było. Ciężko tam oglądać i nie wiedzieć, co tu było. Dobrze. To jest chusty, który tutaj nie wyszło. Czy tego? Uważaj. Jezus, uważaj. No co? Jezus, uważaj. 3 razy się podkładź. On też by tak miała namalować. Tak już nie. No tam to byś narysował. Ja szukam, czy nie ma przypadkiem dziury. No patrz pod nogi. O, łóżka. Straszne. A, jakie duże łóżka. A jaki wysoki sufit? O, bardzo wysoki, no, tak jak lubię. Czyli tam to po prostu były takie schody. Patrz, jaki kominek! Jaki komin? Jaki komin? Nie, kozła. On nie ma odejścia do komina. Nie ma. Nie ma? To imitacja, to wiesz, jak te nasze biokominki. A. Może takie coś kupić. To też nie jest głupie, lekutkie i też takie... lekkie, aromatyczne, wiesz. Tak? Z tej samej? Tak. Całe albo... To masz dobry pomysł, żeby im wziąć przyprawy, no. Weźmy potem jakiegoś owoca? Weźmy owoca. Tam są owoce z tamtej strony. Dobra, idziemy po owoce. Trafiliśmy na jakiś taki ryneczek, ala? Coś takiego chyba, nie? Myślę, że fajnie jest tak iść sobie po prostu. Tak. Czosnek tutaj. Ciekawe jaki mamy tutaj czosnek, no nie? A, no. Szukamy owoców. Tak, szukam. Tutaj mamy nektarynki, banany. A zrób słodką minkę. Zrób słodką minkę. A psik? Poszła serio? Smiling. Hejo! Serio? Tu jest strasznie gorąco. Psik! A zrób Miki. Papa, jak? Halo? Serio. Szum serio. Oliwki, czuję oliwki. O, bam. O, bam. For him, for baby. For baby, Juan. Yes, perfect. Miki dostał jeszcze dodatkowe. Są jakieś figi, ale nie widziałam, bo chciałam mu dać figę, ale... Figi? Jak jest figa? Figi? Figi? Figi, no. No, figi. Kasi, nektarin, ruszy. Nektarin. We have. Thank you so much. Dobra nektarynka. Tu masz. To wypadła ci. Nie, dotykaj. Patrz, ile już zjadł. To na razie nie? Dobrze. Can't take my eye off you. Can't take my eye off you. Dim guy, don't got nothing on you. Don't got nothing on you. My heart is ready for something I haven't had in a long time. True love crime, I hope you know that it may hurt for a while. Let's slow down, slow down. I can see behind that broken smile. Nice, sweet, smooth, like cocoa bread, cocoa bread. You're nice, sweet, smooth, like cocoa bread, cocoa bread. You're nice, like cocoa, you're nice, like cocoa bread, like cocoa bread. Znaleźliśmy przeciąg w Albanii. Tutaj. Stoimy tak już 10 minut, ale lepsze niż wentylator, patrzcie, jedyne miejsce z wiatrem. Wszyscy się relaksują. Tu Kasia, Miki, Krzyś, Tomek. Tak, okręć jeszcze raz, bo nie złapałam, a piękne to było. Wow. Oj, to było dobre. Tak, przyjemnie. Jak wyjdziemy stąd do tego, słuchajcie, jak wyjdziemy stąd do upału, to się spocimy jak szczury, wiesz o tym, Krzyś? Wiem, ale zaryzykuję. Tak, ależ tu jest fajnie. Ja bym tu mogła leżaczek postawić, co myślicie? Z widokiem na morze! Widok na morze, leżaczek, wiaterek, wszystko cudownie, nie, Miki? Jak jest? Fajnie. Haha. Zostawcie mnie. Tak. A myślałam, że on odjeżdża. Rano dostałam paniki. Aha, ale mamę zrobiliśmy w balonach. Słuchajcie, tu jest totalnie sucho, no nie? Mieliśmy na wózku torbę tą i ręcznik, który się aktualnie suszy, i Krzyś, jadąc wózkiem, znalazł jedną kałużę w Albanii, najbrudniejszą jaka może być, i to wszystko wpadło. O, proszę bardzo. Tak. Ale jesteś spocony. To z tego szlafa jest. A najlepsze teraz tekst. Chodzimy wszędzie tutaj, plaże i tak dalej, a mój mąż znalazł dziurę w szlaufie i polewał dziurą w szlaufie. Ale fajnie było. Super jest. Ja uważam, że jest zajebiście. Cudowne miejsce. Takiej Albanii chciałem. Tak. W ogóle to poprzednie miejsce, Afrika, coś tam? African Beach. Czad. Piękne miejsce. To jesteśmy w ogóle po drugiej stronie jakby od portu. Jak jesteśmy w Sarandzie, to jesteśmy po drugiej stronie portu i tu jest zdecydowanie spokojniej. Nie ma tego głównego deptaka, jedzie się między budynkami, jest więcej wiatru. Też są restauracje. Ale też do tego Afryka to polecam pójść, bo jest mega fajnie. Tak, klimatycznie. Jest chyba najładniejsze miejsce tutaj. Dotychczas jakie to widzieliśmy. Tak. Jeżeli chodzi o wycieczkę, bo pojechaliśmy na wycieczkę Blue Eye. Wczoraj byliśmy i tam była jakaś chata do zwiedzania stara i powiem wam, że warto jechać zobaczyć Blue Eye, ale na własną rękę, bo mieliśmy tam tylko pół godziny czasu. Za całą wycieczkę płaciliśmy 25 euro i właściwie miejsca, w których chcieliśmy pobyć dłużej, nie było na to czasu, a spędziliśmy chyba godzinę słuchając o jakiejś starej chacie i nikt właściwie z tego nic nie wie. Wiemy tylko, że ludzie starsi, lepsi rangą w rodzinie mieszkali wyżej. No, to tyle z tego się dowiedzieliśmy, ale to nie było warte chyba tam zobaczenia akurat. Natomiast na Blue Eye fajnie zajechać, ale wiem, że do Blue Eye też transportują na przykład taksówki bądź autobusy zwykłe tutaj. Płaciliśmy 25 euro za osobę, bo nie dopowiedziałam. Tak. No. Jutro chcemy wybrać się statkiem na rejs na dzikie plaże. To też wam damy znać, czy warto. Bo mam nadzieję, że będzie warto. Tak, nie biorę innych. Tomek nie wytrzyma, jak nie będzie warto już. No. Tak, no. Tomek we mnie rzuci klapkiem. A i jeszcze tak dla osób zmotoryzowanych, chodzi o wózek, to miejscami tu jest ciężko z wózkiem, jeżeli macie takie, wiecie, małe, wąskie kółka. Zdecydowanie lepiej sprawdza się taki duży wózek i cieszymy się, że taki wzięliśmy, bo tu jest wąsko, są wertepy, zresztą zobaczycie jakie są chodniki, więc czasami są dziurawe, są różne, rozmaite, wyższe, niższe, trzeba zjeżdżać z chodnika na drogę i tak dalej. O, zresztą tu wam pokażę. Więc jak jedziecie z dzieckiem, to lepiej zaopatrzyć się w wózek z dużymi kołami. Przechodzimy ponownie koło tej kałuży, w której wszystko wylądowało chwilę temu. Tak, i to jest jedna kałuża w Albanii. No i właśnie o to chodzi, że trzeba cały czas ten wózek gdzieś tam sobie podnosić i pomagać, bo te chodniki są różne. A, i jeszcze tutaj mają specyficzne podejście do porządku. Zobaczcie, wszędzie są takie po prostu wysypiska śmieci. To jest taki jakby ciemniejsza strona Albanii, że bardzo dużo śmieci jest wszędzie. Więc można powiedzieć, że kraj pełen takich skrajności. Natomiast dalej podtrzymuję, że mimo wszystko piękny i energia jest tutaj niesamowita. I tego nie zmienię po prostu, bo gdzie nie pójdziemy jest cudownie. Zresztą na bazarze widzieliście, pani do Mikołaja dała tam mu winogrona i tak dalej, i tak dalej. Tutaj bardzo ludzie kochają dzieci, bo jak się dowiedzieliśmy, tutaj jest taki jakby trochę kult dziecka, że to jest najważniejsze, co jest w życiu, czyli dziecko po prostu. I dlatego te dzieci są tutaj niesamowicie rozpieszczane. I nieważne czy tutejsze, czy przyjezdne, dziecko to dziecko. A przy okazji rodzice też mają trochę lepiej, wiecie co? Wczoraj zapłaciliśmy chyba 1600 leków za 4 piwa, chipsy i taką wielką czekoladę, wiecie, tą taką dużą. Co? Piwa były po stówce. W sensie 100 leków, czyli 4 złote. Czyli 400 leków kosztowały 400 leków kosztowały piwa, chyba 500 leków kosztowały chipsy i, bo widziałam na kasie, i 700 leków kosztowała czekolada. A obiad kosztuje też około 700 leków. Tak, więc patrzcie na ceny, bo one są tutaj bardzo dziwne. Idziecie do restauracji, objecie się, kupicie sobie piwo i zapłacicie tyle, co za czekoladę w sklepie. Więc no, trzeba zwracać na to uwagę. Ale tak jak mówię, czasami mam problem z przelicznikiem. No i już wzięliśmy tą czekoladę, zapłaciliśmy i potem cały wieczór w hotelu się zastanawiałam, o co kaman, no nie? A tego drugiego drinka? Dajmy te pieniądze. W Sarandzie życie toczy się nocą generalnie. Zobaczcie na to. Pełno ludzi, wszyscy w knajpach. Gdy po prostu zachodzi słońce i robi się trochę chłodniej. Także tu jest po prostu full. Tú te quieras, yo me tiro, tiro, tiro.